Dzisiaj opowiem Wam o korzeńskiej kompanii rycerskiej, czyli o rycerach w Koszalinie. Pewnie część z Was osób kojarzy nas. Ostatnio jesteśmy bardziej aktywni niż wcześniej. Pokażę mniej więcej na przykładzie Koszalina właśnie. Pokażę różne miejsca, gdzie bywaliśmy do tej pory. Również troszkę poza Koszalinem. To, co tu widzicie po lewej stronie, jest to nasz zarząd. Po prawej stronie są nasze komisje rewizyjne. Jesteśmy stowarzyszeniem. Te nazwy, które widzicie, są to nazwy zarejestrowane w sądzie. Także nie wiem, czy papież wie, ale inkwizycja jest w Polsce legalna, zarejestrowana. Ja jestem osobiście mistrzem, to jest ta pierwsza pozycja. Bo radowym być mistrzem. To, co tu widzicie, domek w Katach, gdzieś 2002-2003 rok. Poproszono nas, abyśmy zaprezentowali nasz strój, uzbrojenie. Także też wystąpiliśmy, poopowiadaliśmy trochę. No, tak wyglądamy. To, co tu widzicie, to nie jest zmniejszone zdjęcie, to są mali rycerze. W Pałacu Młodzieży, 10-latkowie mniej więcej taki wiek, chcieli się ubrać zbroję. No więc założyliśmy na nich te wszystkie blachy i wytrzymali. Stoją. Także tak wyglądają nasi mali rycerze, którzy chcą zobaczyć, jak to wygląda. No czasem nam odwala, no to widać. To akurat Góra Peskowa. Z tego czasu mieliśmy tutaj treningi łucznicze. Chłopaki jeszcze żyją, przetrwali. Mają zaszyte rany witelne, że tak to nazwijmy. Obecnie jesteśmy na Górze Chełmskiej. To, co tu widzicie, jest to wystrzał naszej artylerii średniowiecznej. Jest to broń hukowa, jest to replika broni średniowiecznej. Jak widać, to jest całkiem niezły efekt, najlepiej widoczny w nocy. Będzie można zobaczyć w archiwum państwowym niedługo, podczas nocy muzeów. Tam będziemy pokazywać. To miejsce pewnie wszyscy kojarzą, jeśli nie, wystarczy przejść do sali obok. Tutaj akurat miałem możliwość spotkania, to jest akurat Włoch. Przyjechali Włosi na staż Aikido i miałem możliwość skonfrontowania z nimi ich techniki walki kataną. Również ja pokazywałem swoje techniki mieczem średniowiecznym. Również w bibliotece publicznej działamy. Tutaj akurat w ramach niedawno realizowanego projektu Działaj Lokalnie, Wyjdź z domu, zostań rycerzem, tak to się nazywało, prezentowaliśmy tańce średniowieczne. To są tańce wzorowane na starych też przekazach, pokazach itd. Tutaj archiwum państwowe, o którym wspominałem, to dziewczyny pewnie niektórzy kojarzą, wycieka pozytywnej energii. Tutaj można zobaczyć mniej więcej, jak strzelamy. To jest z jednego z naszych najlepszych łuczników. Strzał oddany do tarczy. Jak widać, z czerwonego w ogóle nie wyszedł. Tutaj również w ramach tego projektu Działa Lokalnie pokazaliśmy mieszkańcom Koszalina, jak w średniowieczu wyglądały gry. Są one bazują na księdze gier króla kastylijskiego z XII wieku. Pokazują, no, to jest kilka różnych gier. Możliwe, że powtórzymy cały ten temat jeszcze. Tu na przykład mamy amfiteatr w Koszalinie, tutaj również byliśmy, a zwłaszcza wokół, w pobliżu amfiteatru w 2003 czy 2004 roku zorganizowaliśmy taki pierwszy nasz turniej rycerski. Przyjechali nas ludzie z Bydgoszczy, ze Słupska, było to przy pracy Miejskim Ośrodkiem Kultury. Tu mamy plac podarunkowy, można poznać byłego prezydenta naszego. To święty pamięci Jurek Rydkiewicz zorganizował, coś, co nazywało się Bitwa pod Tatowem. Była to inscenizacja bitwy, która rozegrała się między Koszalinem a Kołobrzegiem. No i to była więcej taka prezentacja, inscenizacja. Od 9 lat praktycznie gramy we wspólnej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Przez 5 lat byliśmy w galerii MK, raz byliśmy w Forum, ostatnie 3 lata jesteśmy w muzeum. Także widać naszych puszkarzy, zakute pały, także no, pełen komplet. Tutaj troszkę poza Koszalinem już nasze turnieje rycerskie przeszły się do Białogardu. Tam zorganizowaliśmy też jakieś 3 turnieje w Białogardzie na strzelnicy Zdzisław. Ten pan niebieski, to tak dodam, jest to taki inicjator, można powiedzieć, turniejów uczniów w całej Polsce. Od niego tak naprawdę wszystko to się zaczęło. Tutaj mieliśmy daleko Polanów. To, co tutaj niesiemy, to są relikwie świętego Antona z Bambergu. Mieliśmy zaszczyt nieść się na świętą Górę Polanowską. Cholernie ciężkie, nie polecam.
2 kilometry naprawdę ciężkiej karury. Tutaj byliśmy na Zamku Żarowni również, to jest 2005, jeśli dobrze pamiętam, dni morza. No, porywaliśmy jakieś dziewoje, żeby było jak się zabawić. Tutaj chłopaki sobie poszaleli, oczywiście dziewoli chciała się poddać, doszło do walki, natomiast no, impreza była dla ludzi otwarta, można było zobaczyć. Tutaj w zeszłym roku nam odwaliło znowu, zbudowaliśmy taran. Przy pomocy tego taranu zaatakowaliśmy osadę, udało się zdobyć. A jest to wszystko w ramach naszego turnieju w Workowie, który realizujemy już od też 3 lat. Ta zjeżdża się tu praktycznie z całej Polski. Tu byliśmy na zamku w Drawimiu. Jest to zamek w Starym Drawsku, może ktoś pewnie kojarzy. Ten taki człowiek, który tam najbardziej się wyróżnia z wielką halabardą, jest to nasz człowiek, który skutecznie bronił murów, odrzutu od drabiny. Także bardzo fajna impreza, muszę powiedzieć, bardzo widowiskowa. No i jak co roku jeździmy na Grunwald, stajemy, jak to można poznać, po krzyżach, po jedynej słusznej stronie krzyżackiej. To jest zdjęcie dosłownie jakieś 10 minut przed wyjściem na Grunwald, kiedy już się szykowaliśmy i wiedzieliśmy, czy wrócimy, czy przeżyjemy, czy co to na nim będzie. No i to tyle, co chciałem wam przekazać. Jeśli ktoś chciałby spotkać nas, porozmawiać z wami, jesteśmy co tydzień na Górze Chełmskiej, na stadionie, więc od 10 do 13. Zapraszamy, możemy nawet wspólnie postrzelać, pożynować. Dzięki bardzo.